Witam, witam. Przedstawiam Wam grę Sword Art 3. Gram z nią z kolegą Kosą w LANie, w sensie w multiplayerze, po LANie przez Hamachi. Jest to już nasza, któraś z kolei misja. I tak, filmik będzie trochę przyspieszony, bo za długo nam to troszkę szło, bo jeden koleś tam się ukrył i go szukaliśmy za wzięcie. Ale jakoś to będzie wyglądało, myślę, że dobrze. Jak jest tak szybciej, to. O, to nawet nieźle wygląda. O, sweet focia w lustereczku. Z kosą tak jest. Perkę, jaką używamy, to jest M4 z jakimś tam magazynkiem i innym celownikiem. Bardzo przydatna. Ja też właśnie taką broń używam. Żadnego AK na razie i jest spoko. Daje radę broń. Ja gram generalnie tylko takimi broniami, bo na przykład wyrzutniami granatów czy innymi takimi dziwnymi brońmi się nie bawię, bo się nie da z nich po prostu strzelać do człowieka tylko gazem, łobuza i nie zdaje to sprawdzianu dobrej broni. Filmik generalnie trwa około 5 minut, czy raczej 4. Normalnie trwałoby około 8, ale tak, gramy tylko we dwóch. Czasem używamy botów, bo jak się zginie, to się do tego bota przychodzi i się gra dalej. No nie zawsze. Nie zawsze się da za pierwszym razem. Oj, fail. Za pierwszym razem przejść jedną postacią, więc trudno. A nie chcemy grać wysługując się botami, bo to by było strasznie nudne, daremne i chujowe. No. Ja jestem generalnie chory, więc mam czas troszkę na granie, na kręcenie tych filmów. Tak w ogóle to mieliśmy Maku Productions, ale jakoś dziwnym trafem się stało, że nie mamy tego konta, bo zostało usunięte. Więc założyłem Maku Studio gościnnie właśnie. Maciek, w sensie Kosa u nas gości. I nieźle nam to idzie. Także. No proszę, tutaj mały. Się trochę nie porozumieliśmy w tym momencie. No ale zaraz, już kończy się. Się gra. Także. Ostatni flash. Ostatni kolo. No i to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. I cóż mogę więcej powiedzieć? Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!